Witajcie kochani w kolejnym odcinku Mody Ekokreatywnej. Dzisiaj kolejny odcinek stylówek według wielkich projektantów. I kochani, już się nie mogę naprawdę doczekać dzisiejszego odcinka, bo odcinek na pewno. Gdyż jeden z projektantów to jest moja wybrana, absolutnie kochana kolekcja tego roku. A pokażę wam dzisiaj dwóch projektantów i kilka stylówek. Najpierw to będzie Dolce & Gabbana, a później będzie Etro. I Etro to jest właśnie ta moja ulubiona stajnia, że tak powiem. Dzisiaj zobaczycie troszeczkę więcej stylówek, ale niektóre pokażę troszkę szybciej, także mam nadzieję, że jakoś to w miarę pójdzie. Najpierw Dolce & Gabbana, bo tu mam mniej stylóweczek. Kochani, Dolce & Gabbana ogólnie w tym roku bardzo dla mnie monochromatycznie, bardzo dużo czerni, bieli, szarości. Ja nie jestem wielką fanką, tak szczerze mówiąc, stylu Dolce & Gabbana, ale niektóre rzeczy mi się bardzo spodobały, a także niektóre bardzo mi spasowały do mojej garderoby. I dlatego pokażę wam najpierw stylóweczkę właśnie z tym żakietem. Popatrzcie, na której stylówce Dolce & Gabbany, a właściwie na których kilku stylówkach Dolce & Gabbany się wzorowałam. Takie garnitury luźne, trochę w męskim stylu, z koszulami, nawet z krawatami, zupełnie takie stylówki jakby z manekinów męskich zdjęte. Prócz tego spodnie raczej krótkie, szerokie i krótkie. No powiedziałabym, że to nie jest bardzo kobiece, ale właściwie dlaczego nie? Może to wyglądać całkiem ciekawie i do tego zobaczcie takie, często tutaj były dopięte jakieś takie elementy kobiece, żeby jednak dodać tego trochę i koloru, i tej kobiecości, róże, czerwone kwiaty takie do tego dobrane. No i ja też właśnie do tego mojego wspaniałego vintage żakietu z lat 80. dobrałam właśnie takie róże czerwone, dopinane. Akurat miałam takie w domu i to mi się od razu skojarzyło, że to będzie super podobnie wyglądało. Te róże są troszkę ciemniejsze niż u Dolce & Gabbany, ale i tak te stylówki nie będą identyczne. No i do tego w jednej stylizacji wybrałam kamizelkę, oczywiście koszulę i to taką tą ostatnio kupioną przeze mnie koszulę. Ona nawet nie jest do końca biała, taka kremowo-biała, ale w zasadzie nie robi to tak naprawdę jakiejś ogromnej różnicy, chyba że ktoś jest bardzo przywiązany do bieli. I do tego spodnie, ale ja nie wybrałam tutaj takich spodni podobnych jak u nich. Po pierwsze, takich nie mam, po drugie, na pewno bym nie nosiła takich spodni i radzę wam to samo. Nie próbujcie na siłę dopasować się do tych trendów, które istnieją. Spróbujcie wykorzystać inspirację z tych trendów. Na przykład moją inspiracją był ten marynarkowy żakiet, który ja ograłam w podobnej kolorystyce i może trochę z detalami jak u Dolce, ale ja do tego włożyłam sobie takie właśnie ostatnio zakupione wełniane, wąskie raczej spodnie, aczkolwiek również to są spodnie krótkie, więc to nie są spodnie z długą nogawką, ale dlaczego nie? Mogą to być też zwykłe, czarne, proste spodnie rurki. Zupełnie bym nie miała do tego żadnych obiekcji, a nie mam takich spodni akurat, mam tylko jeansy czarne, ale uważam, że te były super. Nie są co prawda szerokie, ale są krótkawe, więc trochę tutaj tego stylu zostało. No i z kamizelką oraz bez kamizelki wersja. Powiem wam, że chyba wolę tą bez kamizelki i z paskiem, bo jednak ja jestem za zachowaniem tych kobiecych proporcji, tak za bardzo mi się nie podoba ta taka chłopska aranżacja. No ale inspiracje kolorystyczne są super, bardzo podoba mi się i tenisowy prążek, i tutaj kontrast z tą białą koszulą, czarne spodnie, dodatki i jak najbardziej te róże uważam, że też były przepięknym dodatkiem, który tak kontrastuje i faktycznie rozwesela trochę to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podoba ta stylówka. To jest moja taka rada dla was. Jeżeli robicie sobie takie stylizacje, takie inspiracje, to pamiętajcie, nie kopiujmy tego dosłownie. Możecie to zrobić po swojemu, użyć jakiś jeden modny element, jedno akcesorium, które już zrobi super efekt wow. I tutaj u mnie to był ten żakiet z różami, uważam. No to dalej, kochani. Druga stylówka według Dolce, odłożę sobie to na bok. Druga stylówka według Dolce to już jest taka bardziej zimowa. Zachwycił mi, powiem, to jest chyba jedna z rzeczy niewielu, które mi się tak bardzo spodobały właśnie w tej kolekcji Dolce & Gabbany. To jest ten taki total look szary, z takimi miękkimi płaszczami, szalami, przewieszonymi torbami. To jest super praktyczne na zimę, to jest bardzo ładne, bardzo wygodne i przyjemne. Aż miło się na to, aż mi się ciepło robiło, jak na to patrzyłam. Nawet te czapki śmieszne mi się tu podobały, ale ja takiej czapki nie mam, więc też nie przesadzajmy.
Ja zrobiłam sobie taką swoją stylizację z tego, co miałam w szafie, a że to mi się bardzo spodobało, co oni zrobili, to starałam się tak trochę, żeby ten wygląd właśnie był taki mięciutki, przytulny, zimowy. No i mój płaszcz z ostatnich niedawnych zakupów, płaszcz z kaszmiru i wełny z Vinted. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kupiłam taki płaszcz za 50 zł. Przepiękny właśnie materiał i on ma też tutaj takie melanżowe szarości, troszkę z brązem. Trochę nawet to jest taka panterka, co wcale mi nie przeszkadza, powiem Wam. On ma super kołnierz, bo właśnie można go postawić do góry, co właśnie tym bardziej mi się skojarzyło z tymi kolekcjami Dolce. I do tego włożyłam sobie po prostu czarne spodnie, te same, co były w poprzedniej stylówce i taki szary golf, który ma, patrzcie jaki długi, taki ogromny golf zwijany. I to robi wrażenie takiego tutaj miękkiego właśnie spływającego szala. Co właśnie chciałam uzyskać taki miękki efekt pod szyją i już nie muszę wtedy szalika, bo ten szal mnie tutaj tak ociepla. Do tego pasek, żeby wyglądało to i było bardziej takie sportowe, przewieszona torba. To jest ta moja torba, taka sportowa, skórzana, super mięciutka, fajna i wygodna. Przewieszam przez ramię i jest bardzo wygodny, miejski, cieplusieńki, zimowy look. No i zakochana jestem w tym looku, już też czekam na zimę, naprawdę, super rzecz. Mam nadzieję, że to się Wam spodobało, ale naprawdę, to jest bardzo praktyczne. Długi, czarny, szary płaszcz, coś ciepłego i już jest, wygląda jak z wybiegu. No, jak chodzi o Dolce i Gabbana, to tyle. Oczywiście na pewno byście znaleźli tam mnóstwo inspiracji, ale ja czerpię najbardziej z tych projektantów, którzy mnie tak naprawdę kręcą, którzy mi się najbardziej podobają, więc teraz pokażę Wam mojego ulubionego w tym roku chyba projektanta Etro. I tutaj bardzo dużo właśnie etnociuchów, dodatków, przepiękne tekstury, materiały w takich pięknych kolorach nasyconych. Popatrzcie tu na zdjęcia, które pokazuję tak przelotnie. Welury, wełny, jakieś takie żakardowe materiały. No kolorystyka jest przepiękna i no i właśnie tutaj najbardziej mnie zainspirowało, dlatego tych stylówek będzie więcej. Zacznę od stylówki, którą mam na sobie. Pokazywałam w poprzednich holach tą spódniczkę. Nawet chyba w poprzednim holu wręcz. Spódniczka taka etno, no i właśnie ona jest, jak tutaj widzicie, do bordowego body ją ubrałam. Można oczywiście włożyć beżową koszulkę, jakiś wąski, obcisły sweterek pod spód, jak najbardziej. Ja sugeruję wąską górę, bo ta spódnica jest naprawdę obszerna. Zobaczcie, no ona zajmuje trochę i jeżeli ubierzemy sobie jeszcze tutaj coś szerokiego do tego, to będziemy wyglądać jak taki balon troszkę, więc no nie dla mnie. Ja wolę jednak zachować te takie fajne proporcje. To jest moja zasada, jak chodzi o styl. No i oczywiście można by też włożyć taki tutaj sweterek z kimonowymi rękawkami i też spięty mocno w pasie, też by, myślę, wyglądało to spoko. Ja wolę coś takiego bardziej obcisłego. No i zobaczcie, tutaj w dwóch wersjach, na stylóweczkach też jestem w tym stroju. Raz kamizelka jest jakby spięta tym pasem pod spód, a raz wypuszczona. No i do tego moja przepiękna, nowa, za 6 aż złotych torebka, którą zresztą możecie zobaczyć właśnie też w kolekcjach Etro. Oczywiście nie tą samą torebkę, ale torebki w takim stylu, takim właśnie kilimowym, jak najbardziej na topie. Więc uważam, że super i kolorystyka, i właśnie tematycznie mi tutaj taka troszeczkę folkowa torebeczka pasuje. No to by było na tyle. Teraz zobaczcie jeszcze stylówkę, jak będzie zimniej. Włożymy sobie na to na przykład skórzaną kurtkę w odcieniach brązu, która będzie świetnie do tego wyglądała. Ta kurtka jest taka trochę dłuższa, cięższa. Można ją luźno założyć, zapiąć też, bo ona ma swój własny pas. Też będzie świetnie do tej torby mi pasować. Druga wersja jest bardzo pięknym, jedwabnym żakietem. Naprawdę, to jest czysty jedwab. Aksamit, ale jedwabny. To był taki trochę dłuższy płaszczyk, ale dla mojej wysokości on był za długi, więc ja go skróciłam, ale zachowałam jego naturalną proporcję. On jest z tyłu taki dłuższy, jakby ma taki ogon. Z przodu krótszy. Jest szeroki na mnie, ale właśnie to jest typowy taki luźny, lekki płaszczyk, żakiet do paska. Więc ja się nie przejmuję, że on tutaj mam trochę luzu u góry. Zobaczcie, jakie on ma piękne detale tutaj. Ja już go mam jakiś czas, dlatego ja go nie pokazywałam w holu, bo to jest już dosyć długo u mnie w szafie. Ale jest bardzo piękny, już nie mówiąc o tym cudownym kolorze, prawda? Naprawdę mnie zachwyca ten żakiet. Podwinięte troszkę rękawy i tutaj ja spięłam sobie ten żakiet pasem właśnie w stylu Etro. Zobaczcie, w oryginalnych stylówkach Etro
bardzo dużo jest tych wielkich, szerokich pasów, które spinają nam czy to swetry, czy to żakiety, czy to płaszcze i tworzą bardzo ładną symetrię sylwetki. No i ja się tu zainspirowałam. Bardzo mi się podoba ten kolor. Nie, uważam, że też przepięknie do tej spódnicy, która zresztą też ma taki błękit w tych wzorach na sobie. I to bardzo fajnie harmonizuje i też ma takie ala folkowe wzorki na sobie ten żakiecik, więc w ogóle to mi idealnie spasowało jakby do tej stylówki. No i to jest jedna z moich ulubionych stylówek, ale właściwie wszystkie stylówki Etro mi się podobały, więc pokażę Wam teraz kolejne. Zobaczcie, na ekranie pokazuję teraz taką stylóweczkę w stylu jeździeckim. Teraz jest wielki szał na te jeździeckie dodatki. No i właśnie buty jeździeckie i takie różne rzeczy. I tutaj modelka ma taki na sobie właśnie żakiet jakby z takich tłoczonej wełny, czy też właśnie taki żakardowy. Zobaczcie, ja mam bardzo podobną jakby kurtkę. To jest taka kurtka vintage, przesuper. Z bliska może będzie widać, to też jest z mojej szafy, to nie jest jakaś nowa rzecz. Po prostu mam ją już chyba 10 lat w swojej szafie. No i co jakiś czas używam tego, bo to jest przewygodna i bardzo fajna rzecz. Ona ma tutaj takie mikrofuterko jakby naokoło wyszyte. To jest właśnie trochę w podobnym kroju do tej Etro marynarki. Zapinana jest na takie tradycyjne jakby haftki duże. One są na wierzchu przyszyte, widoczne. No i ja sobie włożyłam tutaj tą marynarkę do spodenek w przeciwieństwie do tej oryginalnej surówki, która była z taką czarną spódniczką jakby zamszową i wysokimi kozakami. Praktycznie wszystko jest podobnie, oprócz tego, że u mnie zamiast spódniczki są te spodenki, które też pokazywałam Wam w ostatnich stylówkach. Tamte były na Celine. I moi drodzy, właśnie to jest super. Możemy mieć kilka rzeczy w garderobie. Jeżeli te rzeczy będą fajne, jeżeli będą dobrej jakości, będą nam się podobały, to możemy je nosić w różnych stylach. Tam było w stylówce Celine, tutaj znowu od Etro, z innymi dodatkami, z innym płaszczem, w bardziej etnicznym stylu. No i z takimi wysokimi kozakami, które już też mam wiele lat. Chyba to jest już czwarty sezon tych kozaków u mnie, ale nie wychodzą z mody, bo są klasyczne i one właśnie mają trochę taki styl lata 70. jeździecki. Idealnie według mnie pasują do takiego właśnie jeździeckiego stylu, który tutaj wyraźnie widać w tej styluetce i do tej białej koszuli, którą tutaj ma, ale już nie będę jej zdejmować. Uważam, że ta biała koszula, spodenki kryjące rajstopy, te kozaczki jeździeckie i ten żakiet to jest świetna, naprawdę świetna stylówka i nie tylko, że jest to w podobnym stylu i charakterze do Etro, ale właśnie to jest coś, co ja uwielbiam i to są rzeczy, które na pewno będą często przeze mnie używane, te stylóweczki. Druga stylówka jest bardziej elegancka, ale również postanowiłam Wam ją pokazać. Ona jest z welurem i ten welur tu się przewija u wielu projektantów. Ja bardzo lubię, jak wiecie, welur, więc z takimi spodenkami króciutkimi, ale to jest też stylówka na imprezę, to nie jest stylówka do pracy, że ja tam będę, za przeproszeniem, pokazywać to i tamto za dużo. Więc takie króciutkie spodenki z pięknego weluru bawełnianego. Zobaczcie, to też bardzo długo już mam te spodenki, chyba trzeci sezon. I też kupione oczywiście były w second handzie. Bardzo, bardzo fajne spodenki do tych samym kolorze rajstop i do białej również koszuli właśnie z wywiązanym takim trochę też jakby kowbojskim krawacikiem, taką wstążką pod szyją i tego samego żakietu, co również był w stylóweczkach Celine, bo tak jak mówię, aksamit się tu często przewija. Tutaj w Etro, zobaczcie, ta stylówka jest taka bardziej monokolorystyczna, tam jest dużo granatu, taki piękny, elegancki granat. No ja nie posiadam granatowych, mnie się ten granat bardzo też podoba, ale akurat nie mam w takim kolorze. No ale dlaczego nie zmienić kolorystyki, a zachować styl? Jak najbardziej, jeżeli macie inne kolory, użyjcie swoich kolorów. Zielony, bardzo piękny zielony kolor butelkowy ten żakiet, on ma taki elegancki krój właśnie, trochę jeździecki również. I do tego te bordowe spodenki, no bardzo piękne zestawienie, biała koszula z tym czarnym, z tą czarną krawatką i czarne buty, uważam, że bardzo elegancka, też troszeczkę frywolna stylóweczka, ale wcale nie wydaje mi się, że to wygląda gorzej niż u Etro. U Etro jest to może jeszcze troszkę bardziej wysmakowane, bo to jest wszystko w jednym tonie i to też dodaje takiej elegancji. No u mnie to jest troszkę bardziej fantazyjne, ale sami przyznacie, że te kolory wyglądają razem przepięknie i bardzo elegancko się to wszystko prezentuje.
Także to jest kolejna z moich ulubionych stylówek. No i teraz jeszcze stylówka ze spodniami aksamitnymi, bo te aksamity mi tutaj do kolekcji Etro bardzo pasują. Szybka stylówka, pokażę Wam z tymi bordowymi spodenkami, które mam, takimi malinowymi. Do tych spodenek włożyłam sobie, podobnie jak tutaj u Etro, widać taki piękny aksamitny płaszcz. Ja mam bardzo podobną rzecz, może w charakterze, nie tyle w samych kolorach, właśnie taką narzutkę aksamitną, już pokazywałam pewnie kilka razy w programach ją, bardzo ją lubię, też jest z jedwabiem, tak samo jak te spodnie. No i ona ma bardzo piękne kolory, ja ją użyłam tu jako płaszcz na te spodnie i do pasa. No i to jest właśnie takie, też w takim właśnie folkowo-etno stylu, bardzo fajne, wygodne. Można iść tak, moim zdaniem, spokojnie na zakupy do pracy, bo to nie jest jakieś takie domowe, bo te materiały są naprawdę luksusowe. Uważam, że do fajnej, skórzanej torby brązowej czy czarnej, pięknych butów, to będzie tworzyło wręcz elegancką stylówę. No i kolejna taka stylówka z tymi drugimi spodniami. Tym razem, zobaczcie, te spodnie znowu zestawione z tym samym płaszczykiem, co do tamtego jeździeckiego ubrania. Tylko teraz tu już zrobiłam taką zimową stylówkę, bo zobaczcie, pod spodem mam taką pikowaną włoską kurteczkę, która stanowi tło. To nie jest kurtka jakby sama w sobie, tylko to jest coś takiego, co się nosi pod inne kurtki. Jeżeli mam coś za cienkiego, a podoba mi się to i chciałabym to nosić w zimie, no tak jak to na przykład, to jest lekko tylko ocieplane i nie nadaje się do noszenia samo w sobie. No więc do tej właśnie kurteczki i do tej ocieplanej takiej podszeweczki z futrem bardzo fajne spodnie z weluru z jedwabiem i oczywiście to jest wszystko spięte, jak to u Etro właśnie w tej kolekcji i co zresztą mi się też bardzo podoba, spięte pasem, takim szerokim, skórzanym pasem, do tego buty na obcasie i fajna torba też jak najbardziej by pasowała i dla mnie ta stylówka jest też ekstra i bardzo w stylu Etro. Bardzo fajna stylówka, przede wszystkim w moim stylu. Nie to, że w Etro stylu, ale po prostu ta ich kolekcja w tym roku bardzo, bardzo mnie zainspirowała. Mam nadzieję, że Was też zachwyca. No to dalej. No i kochani, ostatnia stylóweczka to stylówka z ostatnio zakupionym swetrem, który pokazywałam z moimi jednymi z ulubionych spodni. Takie szare spodnie, bardzo podobne właśnie jak u Etro, troszkę węższe, a sweterek ma takie mankiety fajne, doszytymi tutaj falbankami. W oryginalnej stylówce jest też to spięte wszystko paskiem, do tego jest jakiś golfik czy też jasna koszula. No i tak to się fajnie prezentuje, luzacko. No i u mnie podobnie, ja też spięłam to wszystko szerokim czarnym pasem, ten, który jest tutaj, właśnie z taką piękną klamrą. No i do tego odpowiednia torba, tutaj akurat sobie wzięłam tą etniczną. No i taka stylóweczka może być do pracy na uczelnię. Bardzo fajna, cieplutka i wygodna. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i kochani, to wszystko na dzisiaj w zasadzie. Mam nadzieję, że zainspirowało Was coś. Ja jestem bardzo zainspirowana i mam dużo nowych zestawów do noszenia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam w poniedziałek na nowy haul. W czwartek znowu na kolejnych dwóch projektantów. Będzie też fajnie, mam nadzieję. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje. Subskrybujcie proszę i wciśnijcie sobie dzwoneczek. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Cześć. Pozdrawiam Polkom.